Jak rozkręcić laktację po urodzeniu wcześniaka? Twój maluszek pospieszył się na świat i urodził przed 38 tygodniem ciąży? A może lekarz lub lekarka powiedzieli ci, że istnieje zagrożenie przedwczesnym porodem? W takiej sytuacji możesz denerwować się o to, jak rozpocznie się wasze karmienie. W tym filmie chcę ci opowiedzieć o kilku szczególnie ważnych dla laktacji aspektach. Zwróć na nie uwagę, aby ułatwić sobie rozpoczęcie laktacji. W tym materiale odpowiemy sobie również na pytania. Jakie są korzyści dla wcześniaka karmionego mlekiem kobiecym? Jak możesz stymulować laktację po urodzeniu wcześniaka? Jak odciągać i podawać siarę? Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Organizm kobiety przygotowuje się do produkcji mleka już od 16 tygodnia ciąży. W chwili porodu łożyska poziom progesteronu w organizmie spada, a gruczoły piersiowe rozpoczynają produkcję pokarmu. Na stymulację laktacji ma wpływ wczesne przystawienie dziecka do piersi. Jednak po porodzie przedwczesnym często jest to utrudnione bądź nawet niemożliwe, a moment przystawienia dziecka do piersi jest odroczony w czasie. Jakie są korzyści dla wcześniaka karmionego mlekiem kobiecym? Wcześniaki to dzieci urodzone przed terminem, pomiędzy 22 a 37 tygodniem ciąży. Problemy zdrowotne, które towarzyszą wcześniakom, a także pielęgnacyjne, różnią się w zależności od tego, jak bardzo przedwcześnie nastąpił poród. Oprócz ogromnie istotnej roli ochrony immunologicznej, karmienie mlekiem mamy wpływa na lepszą tolerancję karmienia dojelitowego oraz skrócenie czasu żywienia pozajelitowego, jeśli maluch takiego wymaga. Naukowcy i neonatolodzy odkryli całe mnóstwo korzyści z karmienia wcześniaków mlekiem mamy. Dla dzieci urodzonych przedwcześnie mleko mamy rozpatrywane jest jako lek. Wpływa na przyspieszenie dojrzewania jelit dzięki zawartości w mleku ludzkim czynników troficznych i aktywnych enzymów. Mniejsze zagrożenie wystąpienia chorób alergicznych. Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia NEK, czyli martwiczego zapalenia jelit, posocznicy oraz rozwoju groźnych zakażeń szpitalnych. Mleko mamy dla wcześniaka oznacza prawidłowe wzrastanie i dojrzewanie. Zwiększenie zdolności poznawczych związanych z występowaniem w mleku mamy wielonasyconych kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach DHA i wiele innych. Skupmy się na aspekcie związanym z laktacją po porodzie wcześniaka. Kobieta w tym okresie może działać dla zdrowia swojego dziecka, jak najszybciej inicjując laktację. Stymulować piersi ręcznie lub poprzez pracę z laktatorem. Ważne, aby jak najwcześniej rozpocząć odciąganie pokarmu, najlepiej już w pierwszej godzinie po porodzie, w czasie tzw. golden hour. Badania pokazują, że wczesne zainicjowanie laktacji, nawet po porodzie przedwczesnym, wspiera wystąpienie nawału pokarmu o czasie, to znaczy między 2. a 4. dobą po porodzie. Pierwsze krople siary najlepiej odciągać ręcznie, aby cenne krople nie zostały zmarnowane na ściankach butelki od laktatora. Nawet kilka kropli siary ma ogromną wartość dla malucha, zwłaszcza urodzonego przedwcześnie. Krople te mogą zostać bezpośrednio podane maluchowi przez personel medyczny na śluzówkę wewnątrz jamy ustnej. Stąd też będą wchłaniać się do organizmu dziecka i zapewnią mu ochronę immunologiczną. Personel medyczny powinien udzielić jak najwcześniej wskazówek i pomocy mamie w pozyskaniu tych pierwszych kropli siary dla dziecka. Jakie czynniki będą wspierać rozkręcenie laktacji po porodzie przedwczesnym? Przedstawię Ci teraz krótko to, co wiemy o rozkręcaniu laktacji u mam wcześniaków. Będą to kontakt z dzieckiem, praca z laktatorem, odciąganie ręczne, preparaty stymulujące laktację. Jeśli maluch jest tak zwanym późnym wcześniakiem i szybko wróci do Ciebie, proponuj mu piersi regularnie, nie rzadziej niż co 3 godziny.
Często zmieniaj pierś, jeśli traci efektywność w trakcie ssania i zaczyna podsypiać. Obserwuj dziecko, a każdą sytuację, która Ciebie zaniepokoi, konsultuj z położną lub lekarzem. Jeśli Twój maluch będzie na oddziale neonatologicznym przebywać dłużej, otrzymasz sygnał, kiedy będzie gotowość do przystawienia dziecka do piersi. Proś o wsparcie. To bardzo trudna i wymagająca sytuacja, kiedy dziecko musi zostać w szpitalu dłużej i niejednokrotnie mierzy się z różnymi trudnościami zdrowotnymi. Bardzo ważny dla dziecka, ale również dla Ciebie i taty malucha będzie kontakt skóra do skóry. Jeśli tylko jest taka możliwość, przytulaj się z maluchem, kładź go na swojej klatce piersiowej. Udowodniono, że wspiera to dobrostan dziecka, wpływa pozytywnie na jego termoregulację, saturację, uspokaja dziecko. Wspiera budowanie więzi, kolonizuje dziecko dobrą florą bakteryjną i podnosi poziom oksytocyny. A oksytocyna stymuluje laktację oraz prawidłowy odruch wypływu pokarmu. Dzięki badaniom klinicznym z udziałem mam wcześniaków wiemy, jakie dokładnie efekty może przynieść włączenie preparatu z zawartością beta-glukanu do całej kompozycji działań mających na celu wystymulowanie laktacji. Badanie, o którym teraz Ci opowiem, odbyło się w Szpitalu Klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej. Wzięło w nim udział 80 mam wcześniaków urodzonych pomiędzy 25 a 37 tygodniem ciąży. Grupa mam wcześniaków została podzielona na dwie części. Jedna część otrzymywała dwa razy dziennie preparat Femalticare Plus, druga placebo. Mierzono ilości odciąganego pokarmu. Okazało się, że w ciągu całego badania, które trwało 11 dni, mamy otrzymujące preparat Femalticare Plus odciągnęły o 1725 ml pokarmu więcej niż mamy, które otrzymywały placebo. Dla maluszka oznaczało to aż 3 posiłki złożone z mleka mamy więcej. Wczesne rozpoczęcie stymulacji laktacji i odciągania pokarmu i zastosowanie laktatora elektrycznego będzie kluczowe dla wystymulowania laktacji. Laktator na dwie piersi może okazać się najlepszym rozwiązaniem, gdyż skraca czas intensywnej pracy z laktatorem, która będzie niezbędna dla rozkręcania laktacji. Rekomendowany cykl pracy z laktatorem to 8 razy na dobę po 15 minut na każdą piersi. W tym również 1-2 cykle w trakcie nocy. Jeśli to tylko możliwe, powinien odbyć się jak najwcześniejszy kontakt skóra do skóry z dzieckiem. Zapach skóry rodzica, ciepło, rytm serca i czuły dotyk stwarzają dziecku lepsze warunki rozwojowe od pierwszych dni życia. Dziecko szybciej rozwija się, spokojniej śpi, rzadziej płacze. Czynniki ułatwiające odciąganie pokarmu to ciepły okład, masaż w kierunku brodawki, odciąganie z obydwu piersi jednocześnie, myślenie o maluchu. Prawidłowe postępowanie w pierwszych dobach i tygodniach jest kluczowe dla rozwinięcia prawidłowej laktacji. Natura dobrze to zaplanowała, gdyż mleko mamy, tak zwane wcześniacze, jest bardziej kaloryczne i ma większe stężenie lipidów, białek, sodu, chlorków, potasu, żelaza i magnezu. Jest w nim również znacznie więcej białek, aminokwasów, immunoglobulin, cholesterolu, fosfolipidów i kwasów tłuszczowych. Jednak potrzeby takiego dziecka rosną bardzo szybko i z zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii często konieczne jest skorygowanie niedoboru składników odżywczych poprzez dodatkową, czasową suplementację z użyciem tzw. wzmacniaczy pokarmu kobiecego. Życzę Ci wszystkiego dobrego na początku Twojej mlecznej drogi i trzymam za Was mocno kciuki. Koniecznie zobacz wszystkie filmy z serii Karmienie piersią, nie ma głupich pytań, aby przygotować się do karmienia zgodnie z aktualną wiedzą o fizjologii laktacji i sztuce karmienia piersią.